Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd Kuła, a to jest tydzień z Team Fortress 2. Kolejny dzień z Demomanem. Tak samo jak w poprzedni dzień, jak widzicie, dzisiaj już troszkę mniej zaludniony serwer. Tym razem pomyślałem, że nagramy na jakimś serwerze King of the Hill. Albo raczej na mapie King of the Hill przede wszystkim. Wow! Ha, widzieliście, wrzuciłem pyrę z wysokości, dlatego zginęła. Ja cudem jakimś przeżyłem i się nie spaliłem. A więc King of the Hill, czyli mapa typu tak zwany KOT. KOT ewentualnie, jeśli ktoś to H koniecznie chce czytać. Jest to Sawmill, czyli... Kurczę, jak właśnie można Sawmill przetłumaczyć? To jest jakiś... tartak? O! Chyba tak by to było. Wow. O, się boję tego. O! Wow. A tam jest jakieś działko. O kurczę, jeden HP! Ha! Myślałem, że dobiegnę do końca, ale mi się nie udało. Niestety. Dobra. Zestaw, jaki mamy dzisiaj, to jest chyba ten sam, który mieliśmy... Wczoraj, i mi się wydaje, że skończyliśmy z tym samym. Ale w sumie może byśmy coś zmienili. Może na razie. Ten czerepołamacz, on jest taki sobie, bym powiedział. Ja osobiście wolę szczerbiec, jeśli mnie pamięć nie myli, co do nazewnictwa. Wow! Ale no właśnie, wezmę chyba wyszczerbiec, bo on nie spowalnia mnie, a jednocześnie zbiera głowę. Może Love Nancy, to jest to samo chyba co wyszczerbiec, nie? No, dobra, dojdziemy żelazną Nessie, dawno tego nie używałem, ta barna prośba. Czyli krótko mówiąc, kij do golfa, którym możemy ścinać głowy. A czemu by nie? Dobra, tam ktoś się szczela, jakiś gruby rozwalił żołnierza, niestety na razie przegrywamy. Przed chwilą był scramble, przyszedłem na serwer na koniec rundy akurat i tak się złożyło, że jak tylko przyszedłem, od razu był scramble. Tam działko słyszałem. Tam jest skubany, patrzcie. Oj. A z dwóch stron, no nie, no to tak się nie da przecież. Nie wiem, czy do końca tej rundy zdąży gdzieś tam się dostać, żeby rozwalić działko w jakiś taki bardziej pokrętny sposób, że tak powiem, zakraść się czy coś, czy team mnie wyprzedzi, czy może na przykład, nie wiem, no nie uda mi się, po prostu polegnę po drodze, zobaczymy jak to wyjdzie. O! Aha, tutaj nie ma teraz tego przejścia, ale drzwi są otwarte, dobra, to mogę tu przejść. Tam się dostać do góry. Wow. A, skoczyłem, haha, nie! Wow! Dobra. Tu jeszcze widziałem zasobnik, o kurcze blady, przyuważył mnie. Ale nie, fart, widzieliście, tak fajnie się zaczaiłem, już tam były cztery granaciki, tak. Bumby było, ale nie było. Straszne. Będzie coś dziwnego, ale nieważne. Spróbujemy zakraść się w ten sam sposób jeszcze raz. Może tym razem nie zginę, a nawet kogoś zabiję, albo przede wszystkim rozwalę jakieś konstrukcje, które sprawiają problemy mojej drużynie. Dobra. Więc tak. Hopa. Ojej. To daleko mi się poleciało. Nie. Czemu miał kryty? To znaczy, że ktoś mu właśnie rozwalił jego działko. Bo samosąd, jak dobrze pamiętamy, zbiera strzały krytyczne za każde zabójstwo, które dostanie działko. Chyba za asysty też. I wszystkie są... inżynier otrzymuje, gdy to działko zginie. Tak więc zginie, czy tam wybuchnie, jak zwał, tak zwał. Czyli podsumowując, ktoś rozwalił jego działko, a patrzcie, skubaniec już postawił kolejne, bo to jest mini działko, które jest tanie i szybko się buduje. Ale kiepsko dla nas, mają dwóch inżynierów w tamtym teamie, my nie mamy żadnego, do tego nie mamy medyka, który mógłby się z nami podzielić Uberem. Tenże Uber mógłby się okazać niezbędny do rozwalenia. Ajaj. Wykupiłem się deskę, prawie mu zginął przez to. Ale na szczęście nie było tak tragedii. Tragedie. Tragicznie oczywiście, to chciałem powiedzieć. Oj, ha! No i niestety zdominował mnie inżynier, na koniec przegraliśmy, bo niestety nikomu z naszej drużyny nie udało się w ogóle zbliżyć do punktu. Straszna lipa, ale mam nadzieję, że jakoś za chwilę się to poprawi. Że ludzie wychodzą z gry, opuścił serwer, znaczy opuścił grę foch i koniec, nie chcą przyjść więcej. Wzięliby inżyniera, mamy trzech żołnierzy, Demomana, czyli mnie,
szpiega, snajpera i pyrę. Właśnie drugi szpieg zmienił się w pyrę. Może to nam coś pomoże. A jeśli nie, no to trudno. Ja w tygodniu z Demomanem przecież nie będę zmieniał klasy na inną. Gdzie ten szpieg? Wow. Nie, tam jest działko. Oczywiście działko ziom. Nie. Dobra, spróbujemy w takim razie wejść tutaj tędy, od strony ich bazy. I się mogą nie spodziewać, nie? Ha! Zepsułem działko. I zabiłem inżyniera, który mnie dominuje. Chciałem powiedzieć demonuje, ale to ja jestem demomanem, więc to ja raczej demoluję przeciwników. Tak więc jakiś sukces osiągnąłem, może dzięki temu mój team pociśnie. Aj, pyra! Aj, wybuchnąłem pyrę i siebie, więc nie ma tragedii. Jakby teraz ktoś z mojego teamu przyszedł i przejął ten punkt, to by było po prostu genialnie. Ale nie, ale po co? Oni gdzieś się szwendają, nie wiadomo gdzie. A no tak, scout jeszcze, który awczy. I to jakiś... O, mamy inżyniera. No to jestem w szoku. W ogóle ciekawy ma nick i obrazek Ricka. To jest jakieś anime i ja to anime oglądałem, ale nie jestem w stanie skojarzyć, jak się ono nazywało. Widziałem dwa anime, w których gdzie chodzi sobie bohaterka z taką opaską na oku, no i nie pamiętam, w którym z nich była Rika. Możliwe, że to był Another? Nie, bo to była Misaki, czyli Rika była w tym drugim, o tych gimnazjalistych z wybujałą wyobraźnią. Krytyczna bomba przelepna pozbawiła żołnierza życia, bardzo mnie to cieszy, bo nie dość, że zabiłem przeciwnika, to jeszcze to osiągnięcia plus jeden. W związku z czym mamy, z ciekawości sobie sprawdzimy. 374 zabitych żołnierzy, z 500 jakich potrzebuję. Czyli brakuje mi jeszcze 126 żołnierzy, tak dokładniej. No, może w tym roku zdążę. To zależy od tego, ile jeszcze sezonów Team Fortressa nagramy, ile tygodni z Demomanem będzie, żeby pozbierać kolejne zabójstwa na koniec. No dobra, może jednak anulujemy tego granata jeszcze. Spróbujemy stąd wzlecieć tam na dach. Piękny sticky jump. Lepszy być nie mógł. Nie! Cholera. Czemu mnie zabił? Jakim cudem on miał taki zasięg tej łapki? Kurde, nie fart jak diabli. No ale przy okazji zabiłem tam jeszcze tego żołnierza, który skorzystał z teleporta, czyli jeden więcej do licznika 375. Więc może faktycznie w tym roku uda mi się nabić to osiągnięcie. W ciągu tygodnia z Demomanem mam nadzieję, że przekroczymy 400 żołnierzy na liczniku. A potem zobaczymy, jak będzie następny tydzień z Demomanem, to może coś, albo podczas tygodnia z randomem, jak będzie znowu kiedyś tam, znowu trafimy wtedy na Demomana. Ojojoj, za mną coś tam było. O, krytycznie, zdominowałem Johnny PC. Wow, o, o, już myślałem, że wpadnę na zbocze i zrobię sobie krzywdę, jednak na moje szczęście wpadłem do wody. Gorzej, że ten inżynier próbuje mnie tutaj wyczaić i zabić. A niech sobie szczela, tu mi niewiele zrobi, jak ja się chowam w jaskini. O, a ja zrobię tak. Tam jeszcze widziałem gdzieś żołnierz. Oj, miałem nadzieję, że go załatwię, ale trafił mnie niestety bardzo niefortunnie dla mnie. Gdzie miał dużo HP, więc jeden granat by go na bagnie załatwił. Chyba, że byłby krytyczny, ale żaden z tych dwóch, które wystrzeliłem, nie był krytyczny, więc ach, no, było blisko, ale nie pykło. Też zaraz już jest bardziej zażarta i wyrównana walka, ponieważ żaden z teamów, ani nasz, ani ich, nie może przejąć punktu. A jest to lepsze niż poprzednie, gdzie przejęli punkta, a my nie mogliśmy się do niego dostać. Co za pyra. Krytyczny granat, ale oczywiście nikogo nie trafi, bo po co? Mi się dobrze, że tam gdzieś słyszałem szpiega, ale olać go na razie. Bezpiecznie będzie, jak polecę po apteczkę. Ten szpieg mnie nie ściga, więc... Wow. Mogę skoczyć do przeciwnika i go zabić. Dobra, zabijanie przeciwnika może na razie olejemy. Bardziej mnie interesuje przejmowanie punktu. To jest coś... O, pięknie i wybuchłem. Widzieliście inżyniera, jego mini działko cholerne, którym znowu chciał nas wykiwać. Nie ze mną takie numery. Oszukaj mnie raz. Jak to było? Oszukaj mnie raz.
Kurczę, zgubiłem polskie słowo, pamiętam angielskie, ale nie potrafię sobie przypomnieć polskiego odpowiednika, czasami się zdarza, tak? Shame to jest takie jakby... Ha! Mam głowę. Krytyczny granat, pięknie, dobra, jak sobie przypomnę to polskie słowo, które chciałem powiedzieć, to powiem, a jak nie, to trudno, to nie powiem, no i kurczę, badę trzeba będzie to przeżyć. Patrzcie, teraz będzie mnie to gryzło. Jasne, jakie to było słowo. No nieważne, no. Generalnie po angielsku... po angielsku to przy słowie, czy jakby to nazwać, brzmi... trick me once, shame on you. Trick me twice, shame on me. Czyli oszukaj mnie raz, że tak powiem... ale go wysadziłem. Oszukuj mnie raz. Niedobrze dla... Ty niedobry. O, tak to sobie przetłumaczę, bo nie pamiętam słowa, a kontekst będzie zachowany. Czyli oszukaj mnie raz. O, ty niedobry. Oszukaj mnie dwa razy. O, ja niedobry. W sensie, że drugi raz się dałem oszukać w ten sam sposób tej samej osobie. Dobra, spierdzieliłem. No, nieważne. No. Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale mi nie wyszło. No dobra, zdarza się przecież, no. No i jeszcze spadłem tak niefortunnie. Dobra, olec tą pyrę. To idzie nam. Dobra, wygrywamy. Licznik żołnierzy poszedł to jeszcze o jeden w górę. Ej, ale oni przejęli punkt, to mi się już nie podoba. No, weź umrzyj wreszcie. Jaki niefart, jeszcze mnie ten inżynier zabił. To ten przebrzydły inżynier, który tak kombinuje z tymi działkami. Co za dziadyka jeden. Nieładnie, bo się pogniewamy normalnie. Dobra, lecimy. Widzę, że team przejmuje punkt, bardzo mnie to raduje. Spróbuję zaraz im pomóc w tejże czynności. A więc na pochybel! Ma ty jakiegoś działka podejrzanego? Nie! O nie! Gdzie ten scout? O, i dostałem ze snajperki. Patrzcie, skuban jeszcze na respie praktycznie siedzi. O, ja cię tam zaraz dorwę, panie. O nie, znowu mini działko. Nie. I z tym mini działkiem, panie. Inżynierze. Dawać, gdzie moje respienie się? Jest denerwujące, że na tych publicznych serwerach Valve trzeba czekać długo na respa, naprawdę. Na tych modyfikowanych przez społeczność, tam prywatnych, czy jakby tam nazwać. Nie ma, o nie, no krytyczne przecież się nie... Strzelę. Nie! Właśnie złego punktu. A, miałem nadzieję, że zdążę jeszcze jeden granat zdetonować. I kogoś bym tam zabił, bo oni na punkcie siedzieli, a idealnie w punkt trafiłem tym moim ślepcem. Ale niestety jakiś scout mnie dobił. No i lipa, bo zdążyli nam odebrać punkt. Bardzo niedobrze. Trzeba tam w takim razie w te pędy wyruszyć. Spróbować nasz punkt odebrać. Jadca! Tam widziałem jakąś pyrę przed tym gdzieś. No i... No nie, granat mi się jeszcze skończył. Trafiłem, kto by musiał? Tak właśnie myślałem, że tu to działko było. Nie! Nie! Spalił mnie! Jeszcze mnie zdemono... Co mam z tym zdemonowaniem? No bo gram demomenem i mnie mówię, że mnie zdemonowali. Zdominował mnie dziadyka jeden, no. I to jeszcze najgorszy gracz... Co to jest trochę dziwne? Nie, a to nie, ja tego dominuję. Nie, to mnie zdominował mnie 10 NIS LBAU. Cokolwiek w jakimkolwiek języku to znaczy. Ja się tak nie bawię. Jak ja mam tam dotrzeć? Znowu jakieś działka głupie. Czemu my nie możemy mieć inżyniera, który postawi te działka w jakiś porządny sposób? Mission ends in 10 seconds.
Nie, 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 nasz punkt. Kurczę, blady, tu był jeszcze jakiś demon. No niestety, sam nie obronię, sam nie zdobędę, sam meczu nie wygram. No cóż, następna runda. Może jakiś scramble albo coś, bo nas jest chyba jednego mniej tak właściwie. No i generalnie statystyki w tym naszym teamie też są nieco gorsze. O tak, przyniosło do nas tego, który mnie zdominował. Czyli dobrą pyrę z ich teamu, niech będzie. Przynajmniej brzmi to nieco uczciwiej i równiej niż jakbyśmy mieli walczyć jeszcze takie, nie dość, że ich więcej, to jeszcze. Wow, wow, wow. To jeszcze mieli lepszych zawodników, że tak powiem. Mała wtoczunia, nie pogardzę. Oj, i mały scout, którym już pogardzę, owszem, i sobie scoutcie. Skoro nie ma tego nie ze scoutem, to ja nie chcę, żeby nie scouta. To nam wczoraj, bo tu jest jakoś pyra. No i z jednej strony pyra, z drugiej scout. Nie wiedziałem, w którą stronę się obrócić. Obróciłem się w złą. No trudno, zdarza się, że tak. Ło, ale przeżył na farta, ale pali się chyba. No, tak też myślałem, że się spajczy. Mógł próbować biec do wody, tam skoczyć. Ale też nie wiem w sumie, czy by zdążył, więc w teorii to tylko byłby dobry pomysł. Jakiegoś skauta, bo właśnie słyszałem okrzyk, przecięcie piły, tu leżą w boku skauta, który został potraktowany kiłą tarczową, która też tu sobie jeździ w piękny sposób, a ja zostałem spopielony w dupala przez Aha Ibn Hadul Kuje 228. A nie, tam jest Kuje Pełp 228, przepraszam. Czego się uchodzi... Uchodiat? Nie wiem, będzie to znaczy uchodiat. Tak napisał jakiś Rusek na czacie, czego wsie, czyli czemu wszyscy odchodzą, wychodzą, może o to chodzi. Zabiłem pyrę, oh yeah. Może o to chodzi w sumie, bo widzę, że populacja serwera się kurczy. Pewnie to ma związek z godziną taką, że tak powiem, nagrania. Dlatego też w grupie Steam nie mam co liczyć na dużą ilość, że tak powiem, potencjalnych towarzyszy gry, a ja się chowam za piłą przed grubym. I przejmuję funkcję jednocześnie. O, i trafił mnie do snajperki. Miałem nadzieję, że uda mi się schować, bo widziałem tego snajpera tam też, że w domku się tam czaił skubany gdzieś tam. Cichaczem, ale miałem nadzieję, że ukrywając się przed grubym, od razu ukryje się przed tym snajperem. Nie wyszło. Trudno, na szczęście scout mnie pomścił. I przejął. Nie przejął punktu. Przejmował, ale nie przejął. Aha, bo widzę, że serwę trochę opustoszą. Na szczęście nasz czas nagrania już się kończy, więc nie będziemy bardzo ubolewać, bo w sumie spadliśmy poniżej minimum, jakie z reguły staram się osiągnąć, zanim zacznę nagrywać. Czyli poniżej walki 5 na 5. Ten gruby tam uciekł, może ja zdążę w tym czasie przejąć punkt. Jest na to pewna szansa. Myślę, dobra, te granaty mogą trochę bardziej naładować. No dobra, jeszcze mi skałcik pomógł. Jeszcze apteczunię podniosłem. Haha! Powiedziałbym, twoja dupa jest moja, ale nie, bo tu chodzi akurat o głowę. Twoja głowa jest moja. O, miałem nadzieję, że jemu też zetnę głowę za pomocą kija do golfa, ale nie wyszło. Dobra, ostatnie życie dał nas 3 na 2, czyli już totalnie nierówno, nierówne składy. I totalnie, właściwie to już nudna się robi taka gra, bo dwie osoby zrobiły te zmiany też trochę faktycznie nie bardzo. Trudno, w takim razie będę się z wami już powoli żegnał. Dzięki za towarzystwo, do zobaczenia mam nadzieję na jutrzejszym nagraniu. Czy no, oczywiście o oglądaniu tutaj mówię. Jeśli macie jakieś ciekawe, mądre komentarze, to zostawiajcie. Jeśli macie głupie komentarze, to możecie je zostawić dla siebie, a niekoniecznie dla mnie. No i to by było na tyle. Ja zaraz umieram, więc się z wami żegnam. Trzymajcie się i rozwaliłem tego żołnierza, więc kolejny do mojego liczniczka. Bardzo mnie to cieszy. Tam widzimy jakiegoś kolejnego. Patrzcie, dwa krytyczne granaty. Woo! Co?
Dlaczego go te granaty nie skrzywdziły? Niesprawiedliwe. Patrzcie w ogóle na respie ich tam. Bezczelnie ciśniemy. Kolejny wyszedł z gry. Jednego wywaliło z red do blue. No i... Czy ktoś mnie zabije? Chyba tak, bo kończymy się amunicją. I? Uwaga! Uwaga! W takim razie popełnimy harakiri. No i w takim razie już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego i hej!